My jesteśmy jakby przekonani, że jeżeli powstanie centralny port komunikacyjny, to powstanie do niego szybka kolej, taka jak w wielu państwach Europy. Czyli do, do centralnego portu komunikacyjnego z Warszawy, z centrum Warszawy, będzie można się dostać 15 minut, czyli często szybciej niż dzisiaj na Okęcie. Chciałbym również, żeby z kartą warszawiaka można było tam dojechać za darmo, czyli często taniej niż dzisiaj na Okęcie. Dodatkowo, Warszawiacy będą mieli możliwość wyboru więcej, większej ilości kierunków, i częściej będą te kierunki na przykład do popularnych, yy, do popularnych kurortów. A dodatkowo, ponieważ Okęcie cofnie się do swojego czasu sprzed nastu lat, to dzielnice, które dzisiaj oddziaływują, na które oddziaływuje Okęcie, będą miały większy spokój. Nie będzie już tak jak teraz, że co dwie minuty praktycznie startuje jakiś samolot nad głowami mieszkańców. I w momencie, w którym wybierali te miejsca, Wilanów, Ursynów, yy, część Bemowa i tak dalej, nie, nie, nie mieli świadomości, że tak będzie wyglądała jakość ich życia. Dlatego jestem przekonany, że takie podejście jest podejściem, które jest podejściem prorozwojowym. Dzisiaj tak naprawdę różnica pomiędzy wyborem naszej wizji, a wyborem Platformy Obywatelskiej, która chce tylko Okęcia, to jest, wizja, to jest różnica pomiędzy wizją prorozwojową a wizją prowincjonalną. Ja osobiście uważam, że Okęcie powinno zostać, jeżeli powstanie Centralny Port Komunikacyjny, ale jako lotnisko lokalne. Jako lotnisko lokalne dlatego, że, dlatego, że w tej chwili, proszę Państwa, kiedy mamy twarde dane i statystyki pokazujące, że w zeszłym roku ruch na Okęciu zwiększył się około 26%, że i tak mamy już ograniczone strefy ruchu lotniczego, i tak w nocy praktycznie samoloty nie latają, co w dużej metropolii z punktu widzenia rozwoju gospodarczego jest, jest wielką tragedią. To jeżeli my nie zaczniemy budować nowego portu komunikacyjnego, to znaczy, że Warszawa straci swoje szanse rozwojowe.